Rok bardzo, bardzo trudny dla środowiska artystycznego. Pierwsza połowa roku pokazała, jak ciężko w świecie artystycznym prowadzić swoją działalność, jak ciężko zdobywać nowe doświadczenia, zdobywać nowe umiejętności. Mamy nadzieję, że druga połowa roku będzie bardziej obfita i bardziej korzystna dla tego środowiska. Nowy projekt, Bank Talentów, coś, co nie funkcjonowało do tej pory, a ma naprawdę bardzo ciekawą formułę, która myślę, że wyłoni największe talenty muzyczne naszego regionu. Myślę, że będzie to ta formuła, która postara się wyłuskać tych, którzy dzisiaj w swoich środowiskach gminnych, powiatowych szlifują swój talent na przeróżnych instrumentach, w przeróżnych sposób, czy to w szkołach muzycznych, czy to prywatnie. Pan Jakub Dubik tutaj za chwilę powie o szczegółach. Cieszę się, że jako samorząd województwa możemy być w tym projekcie, że możemy dołożyć swoje środki finansowe, no i że ruszymy z tym projektem w tym roku, ale kontynuacja będzie w latach kolejnych.